Pamiętacie taki materiał Koniec albo Złote Czasy League of Legends? Chyba idziemy w stronę bardziej tych złotych czasów. Dostaliśmy kolejnego devloga, który jest chyba największy i najlepszy w tym roku. No i słuchajcie, wygląda na to, że Riot robi dobre rzeczy i w wielu tematach posłuchało graczy i wyciągnęło odpowiednie wnioski. W owym devlogu Rioterzy wspominają o trybach gry, takich jak Arena, Swarm czy Aram, o rankedach, o nowych świetnych skinach i evencie na 15-lecie League of Legends, czy zapowiadają kilka rzeczy, i to całkiem poważnych, na przyszły rok, czyli 2025. Standardowo przez vloga przejdziemy sobie wspólnie. Podzielę się z wami moimi przemyśleniami na dane tematy, które zostały tutaj omówione. Również powiem o rzeczach, których Rioterzy nie mówią, czyli inaczej mówiąc, dość konkretnie rozszerzę ten film. Kochani, na ostatnim materiale prosiłem was o zostawienie subskrypcji i nowych widzów przyszło 140. Dlatego, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ciekawią was sekrety i świat Runeterry, League of Legends czy Riotowe newsy, to zróbcie to proszę, by kolejnych materiałów nie przegapić. Za co oczywiście dziękuję i przechodzimy do materiału. Riot Medler i Riot Pabro informują nas o tonie dobrego kontentu, który ma do LoL'a wejść. Jest to w zasadzie kontent dla wszystkich. Czy to dla graczy casualowych, czy to dla graczy rankingowych, lore'owych świrów, Aram Enjoyerów. Naprawdę jest tego całkiem sporo. Na miniaturce widzicie napis Riot zaskoczyło wszystkich, ponieważ chyba nikt się takich dobrych newsów nie spodziewał. W pierwszej części vloga Riot Cadmus opowiada nam o game modach. Trzeba to powiedzieć, że rok 2024 był najlepszym od kilku lat rokiem dla nas pod względem trybów gry. Nie żeby poprzednie były jakąś wielką konkurencją, tym bardziej, że jeszcze do niedawna dział od trybów gry był rozmontowany, bo część pracowników tego działu opracowała i później stworzyła dział TFT, kolejna część poszła pracować przy skinach i zostało tam chyba kilka osób i dlatego dostaliśmy na przykład Ultimate Spellbooka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast w tym roku nie tylko mieliśmy nową wariację areny, ale i całkiem nowego dla LoL'a Swarma. Rioter w imieniu działu trybów gry podziękował nam za spędzony w nich czas i podzielił się kilkoma niezwykle ważnymi informacjami. Z devloga dowiadujemy się to, co mówiłem wam już kilkukrotnie. Riot nie planuje, by arena była trybem permanentnym. W tym wydaniu arenka była dostępna przez 4 miesiące, a po dwóch zainteresowanie graczy zaczęło mocno spadać i już się nie podniosło. I Riot chce uczyć się na tych danych i arena ma powrócić w pierwszej połowie przyszłego roku. Przejdźmy teraz do tego, czego z devloga się nie dowiadujemy. Jak wspomniałem, arena przez 2 miesiące radziła sobie ok, by później jej popularność poszybowała na łeb na szyję w dół. Nie pomógł nawet pakiet nowych augmentów i itemów. Tak de facto spadek popularności areny moim zdaniem wynikał z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z braku wielkiej nowości, wszak to nowy tryb, gdzie gracze oczekują zmian i rzeczywiście ten powiew nowości na początku był wyczuwalny, ale na pewno nie był wyczuwalny przez całe 4 miesiące. Oczywiście ja nie mówię, słuchajcie, że to jest tak, że nikt potem areny nie grał, natomiast sam po sobie widziałem, że pograłem chyba z miesiąc, może 5 tygodni, a potem przestałem. Drugi czynnik, który wydaje mi się, że był dużo ważniejszy, to wyjście Swarma. I to poniekąd zabiło arenę. Wynika z tego jedna niezwykle istotna rzecz. Tryby gry to ogromny potencjał kontentowy i przez tyle lat Riot przyzwyczaiło graczy do Summoner's Riftu i Arama, że moim skromnym zdaniem dostępny rotacyjny tryb gry zawsze powinien być jeden. O ile społeczności rankingowe czy aramowe są różne i mają różne oczekiwania, to jest przecież oczywiste, gdy jest coś nowego, gracze tłumnie sprawdzają, o co chodzi, jak gra się w nowy tryb, stąd ważne, by te nie kanibalizowały się wzajemnie. No i do tego też arena wymaga dość dużego poświęcenia działu od game modów, a ci nie chcą zajmować się tylko jednym trybem, a jak sama nazwa wskazuje, pracować nad różnymi. Ja osobiście jestem się w stanie pod tym stwierdzeniem jak najbardziej podpisać, że lepiej zobaczyć 4 czy 5 trybów gry w roku, jeden nowy i reszta starych, które już były,
niż na przykład cały czas mieć arenę. W końcu o to chodzi w rotacyjnych trybach. I wydaje mi się, że Riot nie chciałoby też tak graczy dywersyfikować. Ponieważ mamy rankedy, tutaj mamy aramy, tutaj mamy TFT i różne tryby na tym TFT, wiecie. Rankedy, Hyper Rolla, teraz był Toker Trials przecież. Do tego jeszcze karcianka. Ogółem jest tego sporo. No i dochodzi nam do tego jeszcze tryb rotacyjny. A musimy też pamiętać, nie mam oczywiście na ten temat danych, ale wydaje mi się, że większość graczy TFT czy Legends of Runeterra to jednak byli czy aktualni gracze League of Legends. To co jeszcze jest bardzo ważne, Riot nie jest tutaj ślepe na problemy zgłaszane przez graczy, takie jak niezadowolenie mapką stawu, która nie oszukujmy się była dość wkurzająca, czy niektórzy bohaterowie mający przeszkadzać nam na polach walki byli zbyt silni i mieli zbyt duży wpływ na grę. Jak również wspomniałem, nie rezygnują z areny i Riot ma już plany na przyszły rok, jak ją urozmaicić i podać nam w innej odsłonie. Co też przyznaję, bardzo mnie zaskoczyło, cytując: arena zaskarbiła sobie niewielką, lecz bardzo zaangażowaną grupę graczy, ale jednak nie dorastała do pięt aramowi pod względem ogólnej liczby graczy. Wychodzi na to, że nasz stary, dobry, chillowy aram przez tyle lat ma się jak najbardziej dobrze. Szczerze to jestem w ciężkim szoku, że arena nie zbliżyła się nawet do popularności arama. Zawsze wiedziałem, że entuzjaści Howling Abyss to wierna i silna grupa, zresztą sam uwielbiam sobie od czasu do czasu kilka aramków pyknąć, ale że arena aramowi nie dorosła do pięt pod kątem popularności, to przyznaję, że jestem naprawdę zdziwiony. Przejdźmy teraz, kochani, do Swarma. Riot Cadmus wspomina, że Rój nie miał nigdy być permanentnym trybem, co w zasadzie jest oczywiste. Riot również przyznaje, że Swarm poradził sobie lepiej od innych trybów PvE, takich jak Odyseja czy Star Guardian w kwestii zaangażowania graczy. O ile uważam, że Odyseja była lepsza, tak z tego co pamiętam, jednak chyba więcej czasu spędziłem w Swarmie. Ten był do tego lepiej przystosowany. Był zrobiony tak, by spędzić w nim więcej czasu niż w innych trybach PvE. Wracając, to Riot nie wie, czy Swarm kiedyś jeszcze wróci, ale mieli się z niego bardzo dużo nauczyć. To czego nie dowiemy się z devloga, a już z artykułu Riotu, to fakt, że Riot nie było pewne co do wyjścia Swarma w ogóle. Wiadomo, tryby PvE różnie udawały się w przeszłości i pomimo, że dla wielu graczy były to niezapomniane przeżycia gameplayowe, statystyki nigdy nie były za tym, przynajmniej dla Riotu, żeby takie tryby jakoś bardzo mocno robić i poświęcać na nie nie wiadomo ile czasu. Ja o tym już nie raz, nie dwa mówiłem, że tryby PvE nie są po to, żeby zarabiać, a żeby dać graczom jakąś odskocznię i to samo w sobie ma wartość. Bardzo dużo daje społeczności graczy. Stąd bardzo się ucieszyłem, gdy Riot zaprosiło mnie na przedpremierową prezentację Swarma i jeden z projektantów wspominał tam o tym, że są świadomi, że tryb nie będzie giga popularny, że jego popularność będzie spadała, no bo jest on przeznaczony na 15 do 20 godzin. Mam wrażenie, że przy tych poprzednich trybach nie było tego typu świadomości. Zatem widać, jak przynajmniej pod tym kątem myśl Riotu rozwinęła się w dobrą stronę. W artykule zobaczyliśmy również wykres, dość prosty w swojej konstrukcji, który prezentuje, jak to Riot określiło tygodniową liczbę graczogodzin różnych trybów PvE. Różowy to Rój. I co z tego wyczytujemy? To, że Swarm miał prawie najlepszy start ze wszystkich trybów PvE. Miał lepszy początek niż druga wersja Doombotów i to jest kolor ciemno-pomarańczowy, Star Guardiany, czyli zielony, Odyseja, prezentowana jako jasno-pomarańczowy, a lepszy start miały tylko Doomboty, te pierwsze, w 2014 roku. I są tutaj zaznaczone kolorem czerwonym. Wiadomo, że Swarm nie miał być trybem, w którym będziemy grali do upadłego, ale widać w dłuższej perspektywie, że poradził sobie lepiej. Był lepiej zaprojektowany pod kątem zatrzymania zainteresowania graczy. I to jak najbardziej jest progres, jest rozwój samego Riotu, jak i samych pracowników pod kątem designu owych trybów. Moim zdaniem, gdyby Swarm już nigdy nie wrócił, to byłby to ogromny błąd Riotu. Słuchajcie, podstawa jest zrobiona. Można z tego teraz budować i lepić bardziej angażujące odsłony, w innej tematyce, w innym motywie, czy z innymi postaciami. I osobiście bardzo chciałbym je zobaczyć.
I moim zdaniem Swarm poradził sobie dobrze, zresztą robiłem nawet w tym temacie materiał i chyba dobrze wyczułem, że gracze na całym świecie docenili starania Riotu. Jasne, tryb był daleki od ideału, ale pojawia się tutaj jeden niezwykle ważny wniosek Riotu. Swarm przeniósł LoLa do nowego gatunku, a gracze okazali się bardzo otwarci na nowe doświadczenia. I to jest, kochani, świetne, bo w 15-letniej grze potrzebujemy innych doświadczeń, innych sposobów na rozgrywkę niż ten standardowy. Ostatni omawiany tryb gry to Ultimate Spellbook. Riot przyznaje, że nie jest to jakiś wielce hypowany tryb, ale ma on swoją stałą grupkę graczy, którzy do niego wracają. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem Ultimate Spellbooka, być może dlatego, że jest to tryb, który pojawił się na Zrujnowanie i później pojawił się w Star Guardianach, ale nawet nie został tematycznie przerobiony, ale na pewno zagram sobie kilka gierek, żeby zobaczyć, co tam Riot nie zrobiło. Riot Cadmus rzuca jeszcze kilka słów o Aramie. Mało się tam dzieje i firma chce to pod koniec roku zmienić. I gracze w komentarzach pod tym vlogiem już zauważają ciekawą grę słów, którą, jak wiemy, Riot uwielbia. But don't worry, Aram enjoyers. We got something cooking for you that will be oven fresh before the end of the year. Coś tam gotują, coś tam oven fresh. Brzmi to jak Poro Snacks dla Poro Kinga na święta albo świąteczny event. Osobiście nie spodziewałbym się czegoś dużego, ale Aram na jakiś dodatek oczywiście zasługuje, byleby to nie były rankedy, bo to jest ostatnia ostoja chillowego grania i ranking to moim zdaniem ostatnie, czego Howling Abyss potrzebuje. Również Aram swoje założenia spełnia świetnie i jest to chyba jedyny tryb ligolegendowy, który utrzymał się tak długo bez ogromnej ingerencji Riot Games przez te wszystkie lata. Perfect. Perfect. Everything. Osobiście nie chciałbym, żeby jakieś wielgachne zmiany na Aramie się pojawiły, ale nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś Riot wspominało o dodaniu na Arama augmentów, tak jak mamy na Arenie czy TFT. Może właśnie coś w tę stronę będzie się działo. Może by to było coś fajnego. Jak gracie dużo Aramów, to dajcie proszę znać w komentarzu. I tyle dowiedzieliśmy się od Riot Cadmusa w temacie trybów gry. W następnej części słyszymy sporo ciekawych informacji od Riot Froxona, czyli wiemy, że będą to newsy raczej rankingowe. To, co jest tutaj moim zdaniem najważniejsze, to problemy z autofilem. Dzisiejsza liga to już nie taka jak kiedyś, gdzie trzeba było potrafić grać wszędzie, a mamy graczy bardzo wyspecjalizowanych, przyzwyczajonych do grania konkretnej roli, przez co też myślę, że poziom na indywidualnych rolach mocno wzrósł przez te wszystkie lata. Kiedyś tak nie było. Kiedyś, żeby lecieć do góry, trzeba było grać co najmniej dobrze na każdej linii, bo w sumie nie wiedziałeś, czy będziesz grał swojego main topa, jak napiszesz, że mainujesz topa, czy ludzie wyrzucą cię na supporta, czy na adekery. Dzisiaj mamy wybór roli i efektem tego jest dość spory problem autofilowania, gdzie często ktoś, kto nie gra swojej roli, ma spore problemy, jeżeli na przykład grając AD Carry wrzuci kogoś na inną rolę. Oczywiście, słuchajcie, to nie tak, że jak ktoś gra jedną rolę, to nigdzie indziej nie potrafi grać. Ja tego oczywiście nie mówię. Ale wiadomo, że dzisiaj, grając na AD Carry, jeżeli grasz tam 3, 4, 5 lat i nie musisz grać innej roli, no to tam będziesz czuł się najpewniej i jest to oczywiste, że będziesz czuł się na przykład gorzej na topie czy midzie. Ma to swoje plusy i minusy. Wydaje mi się, że kiedyś jak ktoś mainował na przykład mida, to dzisiejszy midlaner jednak więcej czasu spędza na midzie, przez co jest bardziej ograny na tej roli. Przez co indywidualny skill danego gracza na danej roli jest po prostu wyższy. Niemniej, wracając do tematu. Często zdarzało się, że takie matchupy typu main AD Carry zautofilowane na mida kontra main mida od 5 lat kończyły się po prostu tragicznie. Oczywiście nie da się tego wyeliminować kompletnie, przynajmniej na razie, ale Riot miało ten problem bardzo ograniczyć i już widać tego wyniki. Teraz dwa lub więcej autofili w grze, gdzie w przeciwnym teamie nie ma takiej sytuacji w ogóle, ma po prostu nie być. Kiedyś było to od 10 do 15%, a dzisiaj ma być mniej niż 0,1%. I to muszę przyznać, że jest naprawdę ogromna zmiana na plus. Jak sam Riot Froxon wspomina, jest to dobry pierwszy krok. Moim zdaniem, drogi Riot Froxonie, to jest powiedzenie zbyt skromne.
Ja tutaj powiem za ciebie, że jest to moim zdaniem fenomenalny krok. I teraz tak, to nie oznacza, że na rankedzie nigdy już nie będziesz miał autofila, ale zrobili poprawkę, że jeżeli już będzie, to będzie to bardziej fair. Jeżeli ty będziesz miał kogoś na autofilu w drużynie, to prawdopodobnie w przeciwnym teamie też ktoś taki będzie. Choć w devlogu tego nie ma, ale wczytując się w artykuł Riotu na ten temat, czytamy, że nadal mogą pojawiać się sytuacje, gdzie będzie jeden autofil w jednym teamie, a w drugim teamie żadnego. To jednakże sytuacje, gdzie będzie dwóch do zera, nie powinny już występować. Czasami taka osoba na autofilu jest potrzebna, bo jeżeli by takiej osoby nie było, to w dość znaczący sposób wydłużyłby się czas znalezienia gry. Nie jest to wszystko idealne, ale moim zdaniem jest to świetny krok. Natomiast to, co tutaj dorzucę od siebie, to moim skromnym zdaniem Riot powinno dać graczom wybór. Wiecie, jak zaczynamy giereczkę, to widzimy, ile mniej więcej będziemy czekać na grę. Oczywiście jest to czas orientacyjny. Ja na przykład chciałbym mieć wybór. Albo czekam załóżmy 3-4 minuty i mam szansę sam być autofilem albo takiego autofila dostać, albo sobie zaznaczam jakimś checkboxem, jakimś przyciskiem, że zależy mi na tym, aby nie było autofili. Wtedy oczekiwany czas się zmienia, patrzymy, czy zmienił się o 3 minuty, 5 czy 10 i myślę, że mogłoby to być dość ciekawe rozwiązanie. Aczkolwiek Riot nie jest zbytnio za pomysłem, aby wydłużać oczekiwanie na grę i nie jest to wcale nic dziwnego. Riot również miało naprawić problemy typu za wysokiej rangi przydzielonej do nowego gracza, który później nie radził sobie na zbyt wysokim poziomie. Oczywiście to nie jest koniec zmian i Riot zapowiada kolejne. Obecnie pracują nad lepszym rozstawieniem smurfów, mają również wyeliminować często złe przydzielanie graczy na normalach. Wiecie, typu, że gracie sobie gierki z kumplami z Golda i Silvera, a tutaj dostajecie team z Emeralda. Do tego Riot ma pracować nad dalszymi zmianami autofila. Zastanawiają się, czy jeżeli jest jedna osoba na autofilu, gdzie w przeciwnym teamie takiej nie ma, to czy ta drużyna z autofilem powinna być jakoś wynagrodzona? Czy starać się obu autofilów wrzucać na tę samą rolę. Choć przyznają, że raczej ciężko zrobić to bez wydłużenia czasu oczekiwania na grę, a Riot co do zasady nie chce tego robić, tak zastanawiają się, co można by z tym zrobić. Do tego mają pracować nad czymś, co zostało określone powrotem do gry rankingowej, czyli coś dla tych, którzy wracają po przerwie. Nie wiadomo jeszcze, co to jest, ale rzucili, że nad czymś takim pracują. Tyle zmian rankingowych. Moim zdaniem brzmi to bardzo dobrze. Aż by się chciało powiedzieć, że za dobrze. Kolejnym tematem w devlogu jest rework Teemo. Ale tutaj sobie, słuchajcie, darujemy. Teemo jest tak kochaną i jednocześnie znienawidzoną postacią, teraz tak myślę, że jest odzwierciedleniem LoLa, że chciałbym po prostu zrobić o nim oddzielny materiał, który zobaczycie jutro, gdyż jest to temat na tyle obszerny, że chciałbym go sensownie i szeroko omówić. Kolejny fragment dotyczy esportu, który sobie co do zasady pominiemy, bo nie mam wystarczającej wiedzy w tych tematach, aczkolwiek w kliencie sobie poklikałem to, co Riot przygotowało, sobie postrzelałem, kto tam będzie miał najwięcej pentakili, kto będzie miał najszerszy champion pool, a nuż widelec się okaże, że coś trafię. Ale raczej się na to nie nastawiam. Jak jesteście fanami esportu, to wejdźcie sobie do klienta i też spróbujcie swoich sił, do czego gorąco zachęcam. To, co też jest niezwykle ważne, nie wiem, czy gdy ten film oglądacie, już ta nutka wyszła, bo jednak trochę tutaj montażu będzie, ale utwór na Worldsy będzie autorstwa Linkin Park. Ja się z tego mega cieszę, bo Linkin Park jest moim ulubionym zespołem ever. Sorry, Pentakill. Chyba od gimnazjum ich nutki towarzyszą mi przez, no, pół życia, można powiedzieć. Czy to jechałem pociągiem, czy to samochodem, czy czasem puszczam sobie o tak po prostu. Czuję tutaj do piosenek typu In The End ogromną nostalgię. I troszeczkę sobie z tematu zejdziemy, bo już widziałem, że niektórzy na nową wokalistkę narzekają, że to nie to samo i tak dalej. I że ogólnie przez to zespół nie będzie tym samym. Słuchajcie, mi się wydaje, że czegokolwiek byśmy tutaj nie zrobili, to już nie będzie to samo. Ja jako wieloletni fan zespołu jestem gotowy dać szansę z tym nowym brzmieniem, bo szczerze mówiąc wolę takie podejście, niż próbę na siłę zastąpienia Chestera. No bo nie oszukujmy się, nie da się go zastąpić. Dlatego bardzo jestem ciekawy, jak wyjdzie nutka na Worldsy. Okej, bo trochę żeśmy odbili od tematu. Kolejny to 15-lecie League of Legends.
Jak Riot zapowiadało, będzie to święto skupione wokół League of Legends. Zatem nie będzie tak jak na dziesięcioleciu, gdzie Riot zapowiedziało nowe gry i nowe projekty, no i w porównaniu do dziesięciolecia ktoś mógłby Riotowi zarzucić, że to 15-lecie będzie to event dość biedny. Rzeczywiście tak wygląda, aczkolwiek dziesięciolecie jednak wybrzmiewa bardziej. Tak ja bym tego eventu nie oceniał jeszcze, bo nie wiemy dokładnie, co tam będzie. Znaczy, wiemy mniej więcej, co tam będzie, ale co dokładnie, to tak nie do końca. Co zatem będzie w tym wydarzeniu? Przez 10 dni mamy mieć możliwość zgarnięcia takich oto nagród, a czas będziemy mieli do 28 października. Tutaj fajna sprawa, że możemy zagrać 10 gier, nawet dzień przed, i możemy sobie te nagrody odblokować, więc czytając devloga możemy założyć, że wystarczy zagrać jedną grę, by nagrodę dostać. Wydarzenie ma się zacząć od 3 dedykowanych dni. 9 października Dzień Kreatywny, czyli hołd dla cosplayerów czy twórców artów. W ten sam dzień również ma się odbyć jakiś live z deweloperami. Już Rioterzy zaznaczają, że nie będą tam zapowiadać niczego wielkiego i raczej będą to jakieś wspominki, jak kiedyś LOL wyglądał i tak dalej. 10 października będzie to Dzień Muzyki, czyli właściwe święto Riotu, bo nie od dziś wiadomo, że gry to tylko przykrywka dla świetnej muzyki. Then Music Day, to celebrate our true calling, being a music company. I 11 dzień będzie to dzień e-sportu. W trakcie tych dni mają się pojawiać historie różnych osób i graczy związanych z danym dniem. Spoko, bardzo dobry pomysł, ja to propsuję. I wracając do tego, że ktoś może powiedzieć, że to wygląda trochę biednie. Trochę tak, ale z drugiej strony Riot chce stworzyć event, który opiera się na historiach graczy, na historii Riotu, na historii League of Legends, na osobach kreatywnych, na muzyce, na e-sporcie. Może nie ma tutaj tony kontentu, jak na przykład przy Zrujnowaniu, co nie znaczy, że to wydarzenie będzie złe. Ja bym poczekał i zobaczył, jak to wszystko będzie wyglądało. Brakuje mi tutaj jednego dnia dla ogromnego wykreowanego świata i świetnych postaci. 15 lat League Legend, przeogromny kanon i na 15-leciu nie ma dnia, żeby ten kanon celebrować. Może to się łączy z tym pierwszym dniem, ale nie ukrywam, że szkoda. Nieładnie Riot, ja sobie to zapamiętam. Znaczy, pewnie zapomnę, jak będzie premiera Arcana i zapomnę, jak będą tematyczne splity, ale o tym za moment. Do tego wychodzą fenomenalne skiny, o których mówiłem wam we wczorajszym shorcie. Niko cosplayerka, music fan, ale po prawdzie KDA Gragas, esport fan Trundle i rocznicowa Sivir, którą za darmo będzie można odblokować za wykonywanie misji wydarzenia. Co ważne, i tutaj trzeba to podkreślić, nie 30, nie 50, a 100% przychodu z tych skinów zostanie przeznaczone na cele charytatywne w dniach od 9 do 28 października. Do tej kwoty dorzucą jej trzykrotność, czyli jeżeli załóżmy z tych 3 skinów zbiera się 100 milionów dolarów, to Riot dorzuci kolejne 300, czyli łącznie 400 milionów dolarów przeznaczą na cele charytatywne. Tutaj ogromne propsy, że nie ma jakiegoś kombinowania z tymi procentami, że może jakieś 50, może 60. Jest to 100, nawet już nie chodzi o to, że to PR-owo wygląda bardzo dobrze, chodzi po prostu o to, że będą to fundusze, aby komuś po prostu pomóc. Tym bardziej propsuję, że nikt w Riocie nie wpadł na genialny pomysł, żeby nie angażować w to KDA Gragasa, który wiemy, że sprzeda się fenomenalnie. Aczkolwiek jest jeszcze jeden skin, który został zapowiedziany już nie w tym devlogu, który należy do tych skinów, które ja, no których nie lubię po prostu, no. Uważam, że są po prostu niepotrzebne i Riot miałoby o wiele lepszą opinię, gdyby takich skinów nie było, no bo nie potrzebujemy, słuchajcie, systemów gacha. Ja nie będę się już wypowiadać na temat tego typu skinów, bo robiłem to nie raz, nie dwa w poprzednich materiałach i nie chcę się powtarzać. Moim zdaniem te skiny nie powinny istnieć. Koniec kropka. Natomiast ostatnia część devloga jest dla mnie najważniejsza. Riot będzie robiło coś, o czym ja mówiłem w tym roku, mówiłem rok temu i jeżeli pamięć mnie nie myli, to 2 lata temu też to mówiłem. I słuchajcie, nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć: kurde, miałem rację. Riot realizuje jakiś pomysł, o którym ja mówiłem już lata temu. I ja się zwyczajnie cieszę, bo uważam, że to bardzo mocno wzbogaci League of Legends. A przy okazji, jakby mnie kiedyś naszło, żeby CV do Riotu złożyć, no to będę mógł sobie wypunktować, że też wpadłem na rozwiązanie, które oni realizują. Riot chce zmienić podejście do splitów i sezonów w 2025 roku. I te mają być, uwaga,
tematyczne. Gdy wyszło Zrujnowanie, mówiłem o tym, że pomysł osadzenia sezonu w jakiejś tematyce jest świetny. No okej, wyszło jak wyszło, ale pomysł sam w sobie był spoko. Zresztą różne tematyczne rzeczy, na mapie chociażby, dodaje Wild Rift. Nawet klient ma takie elementy tematyczne. Na przykład mieliśmy przecież event Zrujnowania w Wild Rift, o którym wam opowiadałem, czy na przykład gdy pojawił się hextechowy motyw, no to mieliśmy T-Hexa. Karcianka dodaje tematyczne rozszerzenia wokół postaci czy konkretnych regionów, natomiast oczywiście kwestie tematyczne najlepiej robi TFT, gdzie każdy set ma swoją tematykę, zależności, postacie i elementy kosmetyczne. Tylko nasza biedna, stara babunia Liga Legend ma jeden event na rok, na lato i to tyle, jeżeli chodzi o motywy. Oczywiście są przepustki, orby, kapsuły ze skinami o konkretnych motywach, są nowe postacie, ja nie mówię, że kontentu nie ma w ogóle, ale rzeczywiście takie tematyczne kloce LoLa po prostu omijają. I Riot przyznaje, że od 2025 roku chcą to po prostu robić. W ciągu roku mają być trzy takie sezony z narracją, progresją i contentem. Zatem te prace, o których wam mówiłem na jednym z shortsów na kanale, że Riot coś kmini z tymi splitami, ja myślałem, że oni będą zmieniać, zmniejszać tą liczbę splitów do dwóch. A tutaj chcą zrobić je trochę inaczej, żeby były ciekawsze pod kątem narracyjnym i tematycznym. I myślę, że to może trochę pomóc, żeby te splity nie zlewały się w jedno, żeby nie było uczucia, że są praktycznie takie same. Celem Riotu jest uzyskanie uczucia unikalności konkretnych splitów i dawanie nam różnorodnych doświadczeń. Do tego każdy split będzie miał postać związaną z daną tematyką. Każdy split ma mieć również gameplayowe update'y. Pierwszy split, który będzie w 2025 roku, to jego growym tematem przewodnim ma być coś związanego z odkrytym Nexusem. Nie wiadomo, co to będzie, bo rioterzy tego nie zdradzają, ale można wywnioskować, że zniszczenie głównego budynku Summoner's Riftu nie będzie już takie proste. Riot ma nam więcej powiedzieć pod koniec listopada, po drugim sezonie Arcana. Moja reakcja na to. Ale to nie wszystko. Na Reddicie Riot Medler przyznał, że nowe sezony będą mieszanką rozwoju lore dla starszych postaci i skupienia się na nowych. W innym wpisie przyznał, że lore'owe rzeczy będą kanoniczne, a w jeszcze innym, Medler widać nie próżnował, że starają się podejść bardziej immersyjnie do świata, frakcji czy głębszego zrozumienia motywacji bohaterów. Riot ma również starać się rozwijać lore tak, by więcej graczy mogło w tym uczestniczyć. I w jeszcze innym wpisie również Riot Medler wspomina, że są całkiem pewni tej taktyki i jeżeli nic strasznego się nie wydarzy, jeżeli prawdopodobnie nie będzie jakiegoś drugiego zrujnowania czy coś w ten deseń, to utrzymają ten pomysł również na 2026 rok. I teraz, kochani, nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię, że taki split pszczółkowy, projektowy, hajnunowy czy stargardianowy to jest coś złego. Jestem zdania, że jeden z trzech takich splitów, okej, w porządku. Natomiast, kochani, dla mnie brzmi to jak ogromne przemyślenie zrujnowania. Nie brania całej Runeterry na tapet, a wzięcie konkretnej rzeczy, konkretnego regionu, konkretnej postaci, czy konkretnej grupy, konkretnej frakcji, czy czegokolwiek. Wiecie, Noxus, Demacia, jakieś konkretne Darkiny, Targon, Freljord, Wojownicy Kohari, Wudżu, Zakon Cienia, Zakon Kinku. Kurczę, tematów i pomysłów jest naprawdę ogrom. Słuchajcie, jeżeli to będzie dobrze zrobione, to jest mój mokry sen. Obok wyjścia Zolani, MMO czy Heroesów w świecie Runeterry. Mój Boże, to brzmi tak fantastycznie. Natomiast jestem prawie pewny, że ten pierwszy split, ten pierwszy w 2025 roku, będzie jednak stylizowany na Arcana. Ja nie mówię, że to coś złego, po prostu nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby po premierze serialu Riot chciało przegapić okazję, by graczy dalej tym Arcanem hype'ować. Tym bardziej, że przecież wychodzi jeszcze Ambessa. Słuchajcie, dawno się tak nie jarałem. Dawno nie było tak dobrych wieści z różnych, powiedzmy, działów, z różnych segmentów związanych z Ligą Legend. Brzmi to aż zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. No nic, kochani, dajcie znać, co sądzicie, co
co Wam się najbardziej podoba. Przypominam również o zostawieniu subskrypcji, bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału i też, żebyście nie przegapili jutrzejszego filmu o Timo. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, wieczorku czy kiedy to oglądacie. Cześć!